Halo, dzień dobry. Dzień za dniem, Dzień godzina za dobry. godziną, a my. Która to godzina? Godzina dziewiąta, a my z Aleczkiem już jesteśmy po treningu. Aluś, trening na plaży. Niech się darzy młodej parzy. A ja? Ja rypanie pionów w terenie i tego typu rzeczy. Jehova Witness nad nami. Na robocie są. Świadkowie Jehowy. Tak? No. O, to uciekamy. Zamykaj drzwi. Zamknąłem. A to też przymknij kratkę. No i generalnie, pomimo tego, że nie biegałem nad oceanem, to końcóweczka była już na plaży i z kąpielą w oceanie regeneracyjną. Mocne 15 km. Teraz idziemy zjeść co nieco, czyli pewnie bardzo prawdopodobne, że znów będzie to arroz con frijoles. A co? Może do tego jakiś plantanik. I następnie pobierzemy kurs na Nikoje. I później klasztor Madhuvan i życie pustelników. Tak, Aluś? Nie, bo właśnie powiedziałem, że będziemy przystąpili najbliższe kilka dni jako pustelnicy w klasztorze. No i bardzo dobrze, w końcu się odchamię trochę. No. Czy Cokolwiek nie? miałoby to znaczyć, że się odchamisz w klasztorze, no ale dobra. Także tak. No, a pewnie po śniadaniu już przeskoczymy sobie nad jakiś ocean, nie? Oczywiście. Dzień bez oceanu, dniem Dzień stracony. stracony. Tak jest. No skoro już jesteśmy na śniadaniu, to tak mniej więcej wygląda tradycyjne kostarykańskie śniadanie, zwane również gallo pinto. Podstawa to ryż i fasola. Myśmy sobie wzięli jeszcze smażonego plantana. Oczywiście warto dodać sobie sosik chili, kaweczkę i uśmiech, tak, Alek? Ale to jest coś, co mi się lubią bardzo. Jestem w lokalnym sklepie z pamiątkami i przyznam szczerze, że nie planowałem nic nagrywać stąd, ale zobaczyłem coś, czego się nie spodziewałem, a mianowicie tego, że również na Kostaryce jest kult falusa. Bardzo ciekawe. Czyli widać, że również tutaj starożytne wpływy są wciąż obecne. Kultura faliczna. Very, very nice. Ciekawe, czy też są gdzieś joni. Wszak musi być równowaga. Proszę, falusiki do wyboru, do koloru. No, jesteśmy sobie na plaży już po śniadaniu. Aluś jakiegoś loda wciąga. Ja pipkę. No i generalnie nuda. Nuda jak diabli. Właśnie się zastanawiam, co można robić nad morzem. Znowu słońce, gorąco. Nie wiem. Ten morza, szum morza, to bariery oceanu. No dobra, pokażę wam, jak wygląda plaża. No, w szczycie sezonu, jakby nie było, bo znaczy w szczycie. No, jest początek sezonu. Uwaga. Uważajcie na te parawany dookoła. Plaża z jedną stronę i plaża w drugą. Ale by tu parawanów weszło, nie? Ale to jest kolejna ciekawostka, bo tutaj wszyscy chowają się od słońca, wszyscy siedzą w krzakach, No. a w Polsce wszyscy się smalą po prostu. Dokładnie. Oczekujemy. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. O, śnieg spadł nawet, proszę. Muzyka zawsze na propsie, pamiętajcie. Muzyka łagodzi obyczaje. Lepiej się kupuje, lepiej No i sprzedaje. tak to, moli państwo. Moli państwo. I tak to, mili państwo. Jesteśmy już daleko od oceanu. Daleko i blisko, ponieważ daleko od plaży Playa Brasilito, a właściwie całkiem niedaleko do Playa Samary, Carillo i paru jeszcze innych w okolicy. Generalnie cała podróż niesamowicie silky smooth. Po prostu gdzie wyszliśmy ledwo z domu, złapaliśmy od razu autobus do Santa Cruz. W Santa Cruz przemieściliśmy się z jednego dworca na drugi, zaraz kolejny autobus do Nicoi,
w Nikoi też mieliśmy w sumie co? Czas, żeby zjeść oczywiście casado. Casado. No i zaraz po zjedzeniu casado, 10 minut później był autobus do Belen. I właśnie w tej chwili jesteśmy w Belen. Ale ktoś tam majstruje przy sandałach i będziemy wyruszali w 7-kilometrowy marsz z naszym dobytkiem. Tak więc podróż nasza w dniu dzisiejszym pomału dobiega końca. Do zobaczenia w Madwan. No i słuchajcie, takie widy. Nie. Mamy pancernika. Zachód słońca już prawie oglądany z Madowa. No i dotarliśmy. Po podejściu, które miało chyba ze 300 metrów, wreszcie przewyższenie w Madowa. No dokładnie, przewyższenia 300 metrów. Cisza, spokój. Tak cicho jeszcze w Kostaryce nie było, Aluś, co? Po drodze, tak jak widzieliście, spotkaliśmy pancerniki, a przed chwilą grzechotnika. Oj, grzechotał i to ładnie. Szybko uciekliśmy i teraz jesteśmy już przy naszej kabince. Zaraz wam pokażę okolice. Słońce już schowane. To i my się schowamy.